you will have all the formats you need to fill in such an initiative. But it will also, at this moment, be something like a first accessibility check, which means it has to do with the competencies of the European Union, European Commission. This will be one of the, that you can say, key aspects, that it will be an initiative which the Commission basically is able to make policies about. If you just say, we want to have peace in Europe, or if we want to have a nicer weather or whatsoever, which is not in the competence of the European Union and the European Commission, it will not be possible to make an initiative about it. A third big issue will be, of course, the translations, because we have 23 official languages in Europe. This issue of translations is an issue which is not totally solved, because under this regulation which we have, the initiators, the organizers, will be responsible for the translations. But still, the Commission will help you, will help us to check if the different forms of the initiatives are correct, so not somebody in Bulgaria is signing a totally different initiative than, for instance, in Poland or in Finland. And fourthly, it will be about the e-gathering software, because this is really a unique premiere with such an initiative, right? Because in no other place in the world today it's possible to make formal citizen initiatives electronically. So it's in a way from nothing to 100 when it comes to that, and that will be of course a major challenge practically but also technically. And the Commission will provide a software which is certified from the very beginning, so you don't have to find out this technology yourself, and it will be like that, because everybody has an eligibility in some country, in Poland or in Germany or in Spain. So you will have to register under your nationality you are able to vote. And one has also to say that in each of these countries there will be different necessities to give information. In some places you just have to give your birthday, your name. In other places you also have to indicate, for instance, the ID number of your passport or your ID card. So there will be different rules, and we can discuss that a little bit more. But at this point, you will also have to have an organizing committee, an initiative committee. And the initiative committee requires that you are 7 people from 7 different countries. And again, you can see here already the idea of the transnationality of this European Citizen Initiative is a key aspect of it. So in the very beginning, you will have to have a group of people from 7 different countries to start such an initiative. After having done all that, and after 2 months, you will get your number at the latest, and then you are able to sign, to gather signatures all over Europe. And this signature gathering process will, of course, be let's say the heart of the whole process, because during this time you will have to have at least 0.2% of the people signing in at least 7 countries. And there is a model for that, creating a respective number of signatures. You have representatives in the European Parliament times 750, which creates something like a sliding scale. That means in small countries like Malta or Luxembourg, you need a little bit more. You need maybe almost 1% of the people. But in big countries, Germany, Poland, Italy, you need less than 0.2%. So the model is a little bit to create lesser hurdles in big countries and a little bit higher in smaller countries. But during this whole process, of course, the dialogue and the discussion, the communication will be very important. So that's something to reflect on from the very beginning. This map shows you just a small overview in which countries you can gather signatures. In each of these countries, there will be specific rules for how to gather signatures, which means in which way you have to indicate that you are eligible. Basically, you can say just one country, Austria, has today the eligibility from 16 years, while all other countries have it from 18 years. But there will be certain rules, for instance, for people living in another country or outside Europe, if they are eligible to sign or not. Because, of course, you can think that this website will be accessible all over the world. So a
Polish citizen in New Zealand should be able to sign such an initiative as well. But certain countries like Britain do not have a register of voters, so as a Brit abroad you will not be able to sign, for instance. So this 12 months, 365 days is the maximum to use for gathering at least 1 million signatures from at least 7 countries. After that, you have to send all these signatures to the respective countries, which means the Polish signatures to Poland, the Italian to Italy, the Swedish to Sweden. And there will be an authority, a national authority, to check and verify if these signatures are valid. And this will be, of course, a major challenge because you have different traditions of that. How well received, how open a national authority is to this type of signature gathering. We heard at another meeting from Bulgarian friends that they said they have got a national initiative, right? But when they do a national initiative, the security service is coming home to them to ask which IDs they have. So you have a very different way of approaching this instrument of citizen initiative, and that will create certainly problems. But after 3 months, these member states have to certify the signatures, and then you can deliver them to the European Union. And you will then have these different challenges to meet as a threshold, I have said, 1 million from 7 countries at least, the verification, and finally the certification. So the last official phase, the fifth phase, will be again 3 months. And this will be the 3 months which is basically you're going on stage. That means your initiative, if it's going over all these thresholds, will be an official European issue. And this will mean that you will have a lot of tasks regarding communication vis-à-vis the media, vis-à-vis other people, but also there will be official hearings at the European Parliament. So as a reward for all these efforts, you will be able to go to the European Parliament together with the Commission discussing these issues and hopefully also get support from different other institutions for this case. And that means the whole process, the official process, takes about 20 to 22 months. But of course, looking into the pre-phase and the phase after of implementation, you can expect that the European Citizen Initiative will take 3, 4, 5 years of work. So, again, if you are summarizing this instrument, you can say it's an instrument which creates a communication over time and over space. It's an instrument which creates an agenda setting right for quite a small minority of Europeans vis-a-vis the European institutions. And you have to see that this European Citizen Initiative is exactly the same right as the European Parliament, the majority have, and the Member States have, to propose to the Commission a new legislation. Now, in concluding that, to assess this instrument, how useful is it, how big success will it be? You can say, first, the agenda initiative. The agenda initiative is, in one way, a useful instrument because you have the right to put something in the agenda, but of course, it's only half the, you can say, the prize of direct democracy. It's not a decisive decision-making process. It's only agenda setting, and this has to be considered when you use this instrument. Secondly, you can say there are, for this procedure, the agreement are clear rules of the game. This is maybe some of the best things which happen to this process, is that the rules of the game are much clearer than they are in most member states of the European Union. When you look into how the national initiative or local initiative is used in this country, you can see so many hurdles, so many ways of undermining it. So I would say from an outset, the instrument as such is well designed, is well regulated. So this is a positive thing. And then we come to the role of the member states. And this is, of course, a question mark. As I've already said, there are so different cultures regarding participatory democracy in Europe. So this will be a major problem, possibly, that certain countries, certain people in certain countries will have less
accessibility to this instrument than others, but hopefully this will also create a pan-European, let's say, a mainstreaming of direct democratic instruments. And then, as I have outlined in the beginning, of course, conceptually, historically, this is a major breakthrough, because it's the first direct, the first transnational, the first digital instrument at the same time, which we haven't had at any place, in any place of the world. And finally, you can say it will be open to the effect. We will not know how many of these initiatives will succeed, how much the attention will be, and how much this instrument will change the European Union in a positive democratic way. So now, what can we do in order to optimize, to use this instrument in the best possible way? I would say there's really three big tasks. Information, education, and support. Information, because the problem is today, we can do all these type of seminars like here, but this is just a little drop in the big sea. 99.9% of Europeans have no idea about this instrument, and they will not, maybe 99.1% will not have an idea next year when this instrument will start. So basically you can say all governments, all political parties, all media, all European Union institutions, all civil society would now need to take a major, let's say, effort to make this instrument more knowledgeable to the people, because it's a citizen right, a new, innovative one, but most people have no idea about it, and maybe they will not have so much idea. And why is that a problem? Because it's a problem that it will be limited to those who are already well established, those who have already a lot of accessibility to instruments in the European Union. So making it a real direct democratic instrument, we would need to have much more information. Secondly, you can go to the next, education. Because there will be such an enormous amount of people trying to get knowledge suddenly when you will hear about the first citizen initiatives. Because as long as there is no real right, no real practice, this is an abstract thing for people like you and me who are most interested and know a little bit about it. But for most people, it will only become an issue when they will hear about, here are an initiative about this moral issue, this is one about that. A nationalistic mood, this is about nuclear power. So people will suddenly discover this is a new right we have in Europe. And then they will go maybe to the municipality, to the regional government, or even to the European Union representations. And there will be people who will need to inform the people about it, to educate them. So what is needed now is the education of these future trainers and informateurs of the European Citizen Initiative. And also this, I cannot really see yet that there is a real serious approach to that. You have to see that the European Union, the Commission, they have planned to have two full-time people working with them. Two people for whole Europe. So it's not really so serious as we would expect. And finally, the support level. Because it's not only about having the right, it's not only about having knowledge about this instrument, it's also about the possibility to really use it. And if you compare how political bodies, parties, even partly civil society organizations sometimes get support from the European Union, or even a parliament have an infrastructure, my main point is that when you are introducing such an instrument like the European Citizen Initiative, there needs to be a European democratic infrastructure for all of European citizens to use it. So what is the request is basically that we have to build up an infrastructure for people to be able to use that. So what we will see is a need of both governmental and non-governmental support infrastructures. And this will also be a major thing to develop in the next years. The European Union has just committed to very small parts of support, and you can say there are certain tools from institutions like mine, but other also, to give a little bit of help. But this is far too little, and we need much more of that. And this is, I would say, an introduction from my side. Thank you very much. Dobrze,
Dzień dobry Państwu, Małgorzata Tkacz-Janik. Ja pozwolę sobie siedzieć, mimo że mój przedmówca zaproponował taką być może dobrą liderską tradycję, coś co powoduje, że zbliżamy się do tych, do których przemawiamy i możemy być może w ten sposób łatwiej zyskać ich zaufanie. Już zwalniam. Natomiast ja pozwolę sobie być dzisiaj złą policjantką i ten fragment konferencji poświęcić na rodzaj rekomendacji, które być może przydadzą się jutro podczas warsztatów i rzeczywiście odnieść się także, spróbuję, do tego, co zostało już powiedziane. Ja mam perspektywę także osobistego doświadczenia, które będę się posługiwać w dzisiejszym wystąpieniu. To osobiste doświadczenie związane jest z tworzeniem oddolnych inicjatyw społecznych, ale także obywatelskich protestów. Pochodzę ze Śląska, jestem związana rodzinnie z miastem, w którym odbyły się dwa kolejne referenda w sprawie odwołania prezydenta miasta. Były to absolutnie oddolne inicjatywy, które niestety skończyły się fiaskiem i to dość dramatycznym. Między innymi dlatego, że jak Państwo wiecie, referendum w pewnym momencie staje się mechanizmem podobnym do wyborów, ponieważ dokonują obywatele wyborów właśnie nowych w ramach referendum. I wtedy władza, która jest na danym obszarze, musi zapewnić obywatelom warunki do przeprowadzenia tego referendum, które są identyczne, a powinny być przynajmniej w założeniu do tych, które obowiązują w trakcie wyborów. I muszę powiedzieć, że tu właśnie to narzędzie, które się wydaje być jednym z najbardziej podstawowych i funkcjonujących w Europie w bardzo wielu krajach, właśnie narzędzie referendum, niestety traci swoją moc, ponieważ władza może nie zapewnić odpowiednich warunków. Może polegać to może na bardzo prostych działaniach. Lokale wyborcze oznaczone są zazwyczaj specjalnymi etykietami, lokale wyborcze oznaczane są flagami narodowymi, lokale wyborcze powinny być dostępne dla ludzi o różnym stopniu sprawności. Lokale wyborcze, jeżeli wybory czy też referendum odbywa się w tej części roku, kiedy zmierzch zapada wcześniej, powinny być oświetlone. Przy niezrealizowaniu tak prostych elementów władza Gliwic, dalej zresztą panująca w tym mieście, spowodowała, że bardzo wielu obywateli i obywatelek po prostu nie wiedziało, gdzie te lokale wyborcze się znajdują, począwszy od sytuacji, gdy nie zostali ludzie zawiadomieni w sposób obowiązujący poprzez obwieszczenia umieszczane na klatkach schodowych, iż te lokale wyborcze zostaną powołane na czas referendum. Po co opowiadam o tak traumatycznym przeżyciu dziesiątków tysięcy ludzi z mojego rodzinnego miasta? No, otóż po to, aby się odnieść potem jeszcze w dalszej części wypowiedzi do takiego stwierdzenia, które rzeczywiście wobec kapitalnego przedstawienia, czym jest Europejska Inicjatywa Obywatelska, zabrzmi teraz no, niezwykle nihilistycznie i być może no, tak po prostu w opozycji od razu. Otóż opowiadam dlatego o tym, że być może właśnie w perspektywie Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej jawi się nam rzeczywistość polska i rzeczywistość innych krajów obywatelskich jednak przez porównanie jako dwie rzeczywistości różnych prędkości. Jeżeli mieliśmy problem w Gliwicach z wytłumaczeniem obywatelom i obywatelkom, że referendum to nie jest narzędzie demokracji, które używała wyłącznie władza socjalistyczna i odnosiło się ono do stwierdzenia trzy razy tak, znaczy do wyboru zaraz po wojnie
pewnego kierunku ideowego, że referendum może być narzędziem w pełni demokratycznym, wolnego społeczeństwa. To znaczy, że mieliśmy do czynienia z pewną świadomością społeczną, która no, przy tym poziomie nie pozwalała na wolnościowe używanie narzędzia, które kojarzyło się z poprzednim systemem, a jak dobrze wszyscy wiemy, w ogóle z tego systemu nie wyrasta, jest wcześniejszy. Zatem istnieje obawa, że kolejne narzędzie, oczywiście kapitalnie usystematyzowane, bardzo się z tego cieszę, zaraz powiem dlaczego, że taka systematyzacja kolejnych kroków dochodzenia inicjatywy społecznej do wystąpienia na forum Parlamentu Obywatelskiego została wreszcie skodyfikowana i zamknięta w pewnej procedurze. I to jest oczywiście wielka radość, natomiast ta procedura może się wydać wielu obywatelkom i obywatelom, nawet w trakcie bardzo zaawansowanego systemu afirmacyjnego, którym się macie Państwo zamiar zająć jutro, czyli tworzeniem strategii promocji tego narzędzia, jakby kolejną niezwykle skomplikowaną procedurą, z której nic nie wyniknie, bądź też właśnie w trakcie jej realizacji grupy, które się tym zajmą, no odstąpią, już nie mówią, że ktoś o tym nie wie, ale odstąpią ze względu na to, że lokal, w którym się to będzie odbywało, nie będzie wystarczająco oświetlony. Tu oczywiście cynicznie trochę podchodzę do sprawy, chcę jednak zwrócić uwagę, że po pierwsze stawiam tezę, iż mamy do czynienia z poziomem obywatelskości o różnych poziomach. W różnych krajach europejskich to oczywiście byłoby stwierdzenie banalne, gdyby nie fakt, że od wielu lat zajmując się tą działalnością obserwuję scenę, na której działają organizacje pozarządowe, na przykład feministyczne i w Polsce, i scenę na tę samą, czyli Polskę, na której, czy w której rozegrała się na naszych oczach historia krótka, bo krótka, ale bardzo już znacząca Kongresu Kobiet Polskich, która to też wpierw obywatelska inicjatywa, nie mogłaby nigdy zrealizować obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, gdyby nie wsparcie finansowe i rodzaj upolitycznienia tego przedsięwzięcia przez bardzo wpływowe kobiety, które dzięki temu, że były w tym przedsięwzięciu właśnie one, a nie kto inny, doprowadziły przy pomocy narzędzi niezwykle demokratycznych, czyli Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej, do wprowadzenia noweli do ordynacji wyborczej, czyli do wprowadzenia 35-procentowej kwoty na listach wyborczych. I prawdopodobnie ta kwota już teraz podczas wyborów parlamentarnych w Polsce będzie obowiązywała. Ja tylko chcę zwrócić uwagę na to, że mamy w Polsce, podobnie jak w krajach bloku wschodniego, prawdopodobnie większy problem z używaniem narzędzi, które pochodzą ze źródeł demokratycznych, czyli ze starożytnej Grecji, z takich struktur, które tysiące lat czasem pracowały nad tym, żeby sformułować pewne przesłanki do tego, jak ma funkcjonować ten niedoskonały, a jednak najdoskonalszy z systemów. Mamy jednak pewne zaszłości, które są wielką barierą na drodze do wprowadzania tych narzędzi, a tu jest propozycja, aby wprowadzać kolejne. Oczywiście na zupełnie innym poziomie, ale, i tutaj już przechodzę do rekomendacji, ta inicjatywa natrafi na te same bariery, na które natrafiają te inicjatywy w Polsce, oddolne, społeczne, obywatelskie, które wpłyną jako bariery
na proces aplikowania tejże właśnie. Taka jest druga moja teza. I teraz pozwolę sobie prześledzić proces małej i dużej inicjatywy. I ta duża to już ta, o której mówiłam, czyli Kongres Kobiet Polskich, a ta mała to moja rodzima, znana mi dobrze, Śląska Przedwyborcza Koalicja Kobiet. Będę się poruszać w pewnym obszarze, który jest współuspólniony właśnie poprzez to, iż dotyczy kwestii kobiecej, tylko będą zupełnie one różnej skali, te dwa zjawiska. Zatem, Szanowni Państwo, aby mogła się stać ta mała inicjatywa, musiała powstać grupa kobiet zainteresowana pewną wspólną ideą, która miała polegać na tym, iż promujemy się nawzajem jako kobiety, które chcą znaleźć się w polityce na szczeblu lokalnym. Była to grupa kobiet, które już wcześniej działały w organizacjach pozarządowych. Natomiast ideą powstania koalicji było to, aby wyjść właśnie ponad poziom własnych NGO-sów i stać się nieco bardziej parasolowatą, nawet nie organizacją, ile ideą na terenie Śląska. Z kolei Kongres Kobiet, uznając długoletnią niemoc kolejnych polskich rządów, kobiety, które w kwestii kobiecej oczywiście, które zebrały się pewnego wieczora w Warszawie w pewnym bardzo ścisłym towarzyskim gronie, uznały, że mimo wielu prób przez ostatnie 20 lat partycypacja kobiet w systemie politycznym w Polsce właściwie straciła na transformacji i że jeżeli nie wezmą tego w swoje ręce i nie użyją, i tu przepraszam za kolokwializm, zarówno kobiecych, jak i wszelkich innych dostępnych sposobów, ta rzecz dalej pozostanie niezałatwiona, czyli ta partycypacja się nie zwiększy. W ten sposób powstała inicjatywa, która ostatecznie doprowadziła do tego, iż powstała Rada Programowa Kongresu Kobiet, złożona z celebrytek, polityczek, kobiet z lewej strony sceny politycznej, prawej, ze środka, artystek, naukowczyń, etc., etc. Niczym wcześniej jakby niezwiązanych. Zatem mamy tutaj, poza tym, że znały je te osoby, które pojawiły się na tym spotkaniu, zatem mamy ten moment inicjacji, tak, że on jest tutaj ten sam. Pewna grupa dobrze znających się ludzi. Dalej kolejna rzecz, te osoby mają zasoby, aby wytwarzać pewną sieć kontaktów, budować relacje, która potem służy jako ten najważniejszy, jak to mówią moi studenci, pas transmisyjny do rozprzestrzeniania tej idei, która jest celem danej grupy. Potem odniesienie do prawa, czyli co chcemy zmienić, zakładamy sobie cel, ale też sprawdzamy, czy w prawie nie ma już jakiegoś rozwiązania, aby nie rozwalać muru powtórnie. No i tutaj akurat Śląska Przedwyborcza Koalicja Kobiet nie natrafiła na żaden dylemat, natomiast natrafił na to Kongres Kobiet Polskich, ponieważ powiedziano, że inicjatywa, która powstała w obrębie Kongresu Kobiet Polskich, a mianowicie walka o parytety, o zaproponowanie 50% reprezentacji kobiet na listach wyborczych, jest absolutnie niepotrzebna, ponieważ Konstytucja Polska gwarantuje Polkom równość, znaczy Polkom i Polakom. To jest jasne, że taka inicjatywa jest w ogóle nikomu do niczego niepotrzebna. Tak też to komentowały media. Zatem ten element odniesienia się do obowiązującego prawa niejednokrotnie może stać się wielką barierą dla rozwoju danego przedsięwzięcia. I tutaj, jak rozumiem, w tej nowej propozycji jest to absolutnie konieczne, natomiast zwracam tylko uwagę, że to może mieć ze sobą bardzo różne reperkusje.
Chciałam zwrócić uwagę, że obydwie inicjatywy, zarówno ta mała, jak i duża, i tutaj się zgadzam z przedmówcą w zupełności, korzystała z tego, z czego korzysta w ogóle współczesna demokracja, mianowicie z rozwiniętych współczesnych technologii komunikacyjnych. To jest rzeczywiście to narzędzie, które pozwala w ogóle taką inicjatywę rozwijać. Natomiast i tutaj zagrożenie płynące prawdopodobnie dobrze będzie mogło to funkcjonować wyłącznie wówczas, jeżeli będziemy mieć do czynienia z określoną procedurą i schematami zachowań na każdym kroku procedowania tej inicjatywy. Bo jeżeli zdamy się i wyłącznie i tylko na funkcjonowanie samej technologii, jako technologii, na budowanie sieci, na przykład przez Facebook albo przez inne komunikatory, możemy zostać bardzo szybko przechwyceni, nie wiem nawet jak to nazwać, dopadnięci przez tych, którzy bardzo dobrze czuwają na tym, aby status quo, aby dotychczasowy porządek został zachowany i przystopować tę inicjatywę. Kolejna rzecz, finansowanie. Tutaj Europejska Inicjatywa Obywatelska zapewnia rodzaj zinstytucjonalizowania i sfinansowania w jakimś zakresie całego procesu procedowania jakiejś inicjatywy. Natomiast te dwie inicjatywy, o których opowiadam, rozbiły się w jakimś sensie właśnie w tym momencie w sposób kompletny ze swoją oddolnością. To znaczy Śląska Przedwyborcza Koalicja Kobiet po 2 latach prężnego działania rozstała się, bo nie dość już było cierpliwości, zabrakło wytrzymałości, zaproponowano im powołanie stowarzyszenia. Powołanie stowarzyszenia na Śląsku w niektórych miastach wiąże się z ryzykiem wstąpienia do Centrum Organizacji Pozarządowych, a wstąpienie do Centrum Organizacji Pozarządowych wiąże się z komercjalizacją buntu, ponieważ organizacje pozarządowe, które otrzymują od prezydenta na przykład w jakimś mieście miejsce w Centrum Organizacji Pozarządowych, dostęp do sieci, jakąś określoną wartość dodaną w postaci na przykład używania telefonu, przestają być już tak waleczne i tak niejednokrotnie prężne w swoich działaniach jak do tej pory. Z kolei duża inicjatywa, czyli Kongres Kobiet Polskich, oskarżony o brak transparentności w finansowaniu całego procedowania w trakcie 2,5 roku istnienia, stał się wartością nieobdarzoną społecznym zaufaniem. W tej chwili jest nazywany przygodówką Platformy Obywatelskiej, tak? Jest identyfikowany ciągle z różnymi stronami sceny politycznej. I mimo tego, że osiągnęła ta inicjatywa bardzo wielki sukces, bo z tym chyba należy się zgodzić, od roku 1989 jest to jeden z największych sukcesów oddolnej inicjatywy w Polsce. No, jest próba politycznego przejęcia tego przedsięwzięcia. I z tym, jak myślę, też należy się liczyć. To znaczy, po poprzednim panelu mój szanowny kolega przewodniczący Zielonych, mam szczęście być przewodniczącą, wspominał, że siekiera może służyć do budowania domu bądź do niszczenia. No ale tutaj właśnie w tym miejscu, a nie gdzie indziej, kiedy mamy tak nieprzepracowane wartości demokratyczne, mamy tak nieprzepracowane konteksty narzędzi demokratycznych, które możemy używać, no jakby musimy posiadać szczególną czujność, aby na przykład nie dać skomercjalizować buntu, czy też go upolitycznić. I to jest jakby trzecia rekomendacja, a już kończę, bo jak rozumiem czas tempus fugit. To mamy do czynienia z
różnymi jakby kwalifikacjami tych inicjatyw, kwalifikacjami psychologicznymi. I tutaj proszę to potraktować jako rekomendację. Ludziom, tak mówi psychologia, tak też pewne przesłanki socjologiczne, statystycznie obliczone to jakby potwierdzają, interesuje ta najbliższa okolica, te najbardziej znane im rzeczy codzienne, ulica, sklep, dzielnica. Jak to zrobić, aby uczynić z Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej takie poczucie, iż to jest na przykład nasza wspólna ulica, tak, na której chcemy dokonać pewnych zmian i że o to możemy zabiegać, bo na razie jednymi z najbardziej prężnie funkcjonującymi grupami społecznymi w Polsce, i tu jakby też nie boję się tego powiedzieć, wrzucając kamyczek także do własnego ogródka, są na przykład organizacje takie jak TBS-y, czy ludzie, którzy związani są z uwspólnieniem interesów mieszkańców, z ogrodzeniem się najlepiej w swoim osiedlu i założeniem kamer. Nieprawdopodobnie silne grupy obywateli tutaj powstają i obywatelek. Naprawdę o wiele silniejsze organizacyjnie niejednokrotnie niż wiele organizacji pozarządowych, na przykład zajmujących się ochroną modelu.